Drodzy Państwo, tak właśnie wyglądają nasze charakteryzacje, bardzo, bardzo halloweenowe i straszne. Krew się leje tutaj na palcach i nie tylko. Widać, że kulka prosto w czoło, tak jak chciałaś. Efekt zamierzony, Ewelina? Myślę, że tak. Ewelina, oczywiście autorka dzisiejszej halloweenowej charakteryzacji. Jak nazwiesz swój projekt? Myślę, że Ania to lepiej pokaże. No to dziewczyny, proszę.